Blackout w Radiu Szczecin. Piotr Sługowski jest gościem Radia Szczecin. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi, często wracasz po koncertach bardzo szybko do domu. Szczecin daleko, ale lubisz właśnie nawet pokonać tak daleką trasę, żeby szybko znaleźć się w Lublinie? Kiedyś w ogóle jakoś tak było, że nie śpieszyło mi się, żeby wracać, bo wiadomo, granie koncertów i to, co się dzieje po nim, jest bardzo wesołe. Natomiast już przychodzi czas taki, że człowiek ciągnie do domu. To jest naturalna sprawa, więc jak tylko mogę, to wracam, siadam za kółko i wracam na noc. Ale dzisiaj akurat nie. A tak koncertowo jeszcze zostanę w tej tematyce. Słuchaj, dzięki Kasi Łasce zagrałeś z Johnem Lordem z Deep Purple. To był twój taki właśnie najważniejszy moment koncertowy, czy były lepsze? Tak, jest to jeden z jaśniejszych takich momentów. To był całkowity przypadek i generalnie życie jest z tych przypadków złożone i czasem jakbyśmy, nie wiem jak, planowali, to przypadkowo wychodzi coś, co zostaje z tobą na całe życie. I tak faktycznie było, to był pomysł. W ogóle to był pomysł mojej żony, bo ja z nią rozmawiałem, mówię, wiesz, no taki duet z Kasią Łaską. Ja mówię, wiesz, no Kasia Łaska na co dzień pracuje z Johnem Lordem i moja żona wtrąciła, no to słuchaj. A dlaczego nie spróbować? To dlaczego byś nie zapytał Kasi, czy John się nie zgodzi? Tak się stało i za 15 minut miałem odpowiedź, że coś się zgodzi. Ale wierzyłbyś kiedyś, że coś się takiego wydarzy? Absolutnie w życiu, także no, to było potężne przeżycie i John jako muzyk oczywiście, ale jako człowiek, gentleman pełnoparą. A tak zostając przy Kasi właśnie, ty śledziłeś Oscary, rozmawiałeś z nią o tych Oscarach może, o jej występie? Nie miałem okazji, nie miałem okazji, natomiast trzymam kciuki i uważam, że Kasia, no ale tak w naszym kraju niestety jest, że często ludzie, którzy naprawdę coś próbują robić, są niewidziani, niedocenieni i Kasia jest taką wielką, u nas wielką niedocenioną, co udowodniła przytyczkiem w nos wszystkim u nas w kraju, występując na gali oscarowej. Wiesz, jeżeli chodzi o tych najmłodszych słuchaczy, to jest jednak znana jako polska tak, Elza. Tak, no właśnie o to chodzi. No, no, wiadomo. Głos niesamowity. Natomiast to jest dziewczyna, która powinna natychmiast wypłynąć na szerokie wody. Ja nie mówię u nas w kraju, ale w ogóle na świat. I myślę, że to jej się powoli udaje. A tak jeszcze tak porozmawiam właśnie o eksperymentach włosowych, o tych dawnych. Był i rokes wielokolorowy, prawda? Co jeszcze tam miałeś na głowie? Nie, już nie pamiętam, przeróżne rzeczy były na głowie. Była grzywka, która przykrywała to, że patrzysz w prompter, prawda? Tak, tak kiedyś powiedziałeś. Tak, jest, tylko rzadsza trochę. Uważam, że włosy, póki odrastają, to można coś eksperymentować. Pewnie przyjdzie taki czas, że przestanę już, że tak powiem, tak bardzo eksperymentować, jak to miało miejsce. Ale w takim nastoletnim wieku byłeś buntownikiem. Jacy byliście z twoim bratem? Wiesz co, czy ja wiem, czy ja byłem buntownikiem? Zawsze wiedziałem, co chcę robić. No, kiedyś w ogóle nie interesowała mnie muzyka, chociaż chodziłem do szkoły muzycznej. Natomiast taka przygoda z muzyką rozrywkową i z jakimiś pierwszymi amatorskimi zespołami, to jest dopiero tam połowa lat 90., więc, więc nie od razu to jakoś we mnie drzemało. I tak po nitce do kłębka i siedzimy tutaj, rozmawiamy. I sporo tych tekstów uzbierało się w szufladzie przez 20 lat. Sam powiedziałeś, że twoja płyta 40 to jest troszeczkę wyciągnięcie takich dobrych rzeczy z szuflady. To jest normalna sprawa, tak. No. Od Marcina Trojanowicza z szuflady wyciągnąłeś Kto nie kochał. Jak to wpadło w twoje ręce? Jak go namówiłeś, żeby ci dodał? Przypadkiem pracowaliśmy nad kompletnie czym innym w studio. Przypadkowo puścił mi ten utwór, bo pracował nad nim. Utwór był przeznaczony dla kogo innego. I ja mówię, utwór miał inną trochę melodię, ale generalnie słyszałem, że jest potencjał w tej kompozycji i mówię, ten utwór zostaje, nikomu go nie dasz. Ale ja, to ja już nie ma takiej w ogóle mowy. Najlepsze piosenki musisz trzymać dla mnie, mówię. I udało się. I udało się. I tak się stało i ten utwór faktycznie był takim miłym dla mnie otwarciem całkiem nowego rozdziału, nowego, starego, ale pod tym solowym szyldem. Kiedyś namówiłeś Edytę Bartosiewicz, żeby napisała dla ciebie i brata to utwór. To też był całkowity przypadek, to po prostu. Pomyślałeś, czemu nie? Taki był pomysł, tak mi się skojarzyła ta melodia i ten utwór. I zapytałem, czy Edyta nie zachciałaby, ona miała wtedy taki moment, że kompletnie była wycofana.
ale zgodziła się i spotkaliśmy się później w studiu. Wiesz, to są przypadki, tak jak to się po prostu Tomek dzieje. Tomek Organek z tobą pisał na tą nową płytę, Jan Borysewicz też wziął w niej udział. No to są dobre nazwiska i wspaniali twórcy. Ale wiesz, to nie dla nazwisk, bo to... Nie, chodzi mi o... To nie w tym rzecz. Z całym szacunkiem oczywiście dla moich wspaniałych kolegów. Po prostu z Janem zawsze pracujemy na zasadzie jednej piosenki, czy on nagrywa płytę, czy ja nagrywam coś. Zawsze jest to niepisane między nami, że ten jeden utwór gdzieś się pojawia. Z Tomkiem Organkiem to był los ślepy i nie wiadomo było w ogóle, czy to zażre, ale odbyliśmy długą rozmowę i Tomek ma wspaniałe pióro, jest znakomitym gościem, którego pozdrawiam z tego miejsca. Serdecznie mu dziękuję za te piękne wyrazy, które też nie było łatwo napisać, bo refreny już były. Nie było całego story, więc on pięknie wyczuł tego ducha, a do utworu Daj Mi Żyć absolutnie stworzył swój własny genialny tekst. Mogę tylko nadmienić, że kilku tekściarzy podchodziło do tego utworu i jakoś nie bardzo to szło. A Tomkowi się udało. I jemu wyszło za pierwszym razem. Wow, to jest coś. A tak samo jak tobie wyszło Zostań ze mną w Kwadrans, dobrze pamiętam? Tak, a to w ogóle była... To była w ogóle sytuacja, w której z realizatorem, z producentem płyty z Tomkiem Bidiukiem rozmawialiśmy na ten temat, żeby starać się w trakcie prac nad utworami, czy też w fazie w ogóle kompozycyjnej, ale w fazie oczywiście później aranżacyjnej i tak dalej, instrumentalnej, żeby już pracować przynajmniej z polskimi wyrazami, żeby to nie było praca z językiem tak zwanym norweskim, czyli takim English, coś na ten kształt, tylko żeby były to polskie wyrazy. I ja mówię, dobra, to pójdę na 15 minut, cokolwiek, po prostu napiszę to, co w głowie. Tak. I sięknąłem ten tekst, nagrałem ten tekst i później zgodnym chórem uznaliśmy, że ty. Hej, to pasuje. Przecież jest okej. Nie trzeba nic poprawiać. Mamy to. Także całkowity przypadek. Wiesz co, chciałam też zapytać, to będzie bardzo delikatne pytanie, o pana Romualda Lipkę. Ja wiem, że jest to bardzo świeża sprawa, ale chciałam zapytać ciebie, byłeś z nim bardzo blisko, twój chrzestny, o takie najmilsze wspomnienie. Znaczy, myśmy byli bliżej jeszcze jak to było dawno, dawno temu. Oczywiście gdzieś widywaliśmy się, ale już rzadko, z rzadka. No, słyszeliśmy się przez telefon, oczywiście, widywaliśmy się, ale ja go pamiętam jeszcze z tych dawnych, dawnych czasów i to jest ogromna strata. W ogóle nie ma słów na to. Tak. Nie ma o czym nawet tu dyskutować. To jest ogromna strata i tragedia dla bliskich przede wszystkim, bo mimo, że każdy wiedział, że Romek jest ciężko chory, no to jednak tę myśl gdzieś się odsuwa jak najdalszy plan. Zwłaszcza, że był człowiekiem czynnym zawodowo do ostatniej chwili. Natomiast moje wspomnienie takie, ja wolę pamiętać to, co było dobre i to, co można powiedzieć ciekawego z mojego życia. Przytoczę tylko, pamiętam jak w bloku na ulicy Lawinowej w dzielnicy Czechów w Lublinie panowie sobie spotkali się przy stole, że tak powiem, i pili sobie różne tam dobre rzeczy i nagle padł pomysł, że słuchaj Krzysiu, słuchaj Romek, to idziemy do pokoiku, czwarte piętro, ludzie, w środek tygodnia jakiś, przecież grali w weekendy. Wiesz co, musimy skomponować nową płytę. I 3/4 płyty Cisza zostało skomponowane właśnie wtedy w tym pokoiku, na pianinku lekko rozstrojonym. Nagrane to zostało wszystko na dyktafon. I 3/4 z tego, po prostu one take, pomysł, ciach, to 3/4 tych rzeczy weszły na tę płytę. To jest niesamowite. I tak go pamiętajmy, bo to są chyba najlepsze tego typu wspomnienia. Ja ci dziękuję, że zagrałeś akustycznie podczas blackoutu. Dziękuję bardzo za piękny koncert, za wspaniałe spotkanie, dość kameralne, ale wiem, że była transmisja, także było dużo więcej osób, słuchaj, nawet z zagranicy, także to super. Sporo nas Cieszę było. Cieszę się bardzo. Dziękuję ślicznie za spotkanie. Dziękuję.
Blackout w Radiu Szczecin.